To miejsce, ten mój teatr, kamienica, jest takim miejscem, miejscem bardzo ważnym. Dla mnie oczywiście jest to miejsce święte. Tu jest czakram energetyczny, tu jest kapliczka taka poświęcona księdzierzemu po i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przychodzą bezdomni na przykład, mają swoje Wigilie, Wielkanoc i tak dalej. Tu przychodzą, mamy wiele akcji społecznych z dziećmi na przykład, z sierocińców. Między innymi z Otwocka tam przyjeżdżały dzieci z sierocińców do nas. Mamy też takie festiwale różne na przykład dla dzieci z zespołem downa i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wielu ludzi, którym się w życiu nie udało właśnie poprzez teatr się tak resocjalizują. Mam na myśli taką stałą grupę inwalidów intelektualnych, którzy u nas grają. Czechowa, Gogola, mają spektakle, kostiumy, wszystko normalnie. Także tutaj oprócz normalnej takiej profesjonalnej działalności odbywa się wiele rzeczy takich no powiedzmy bliskich teatrowi także wiele tych rzeczy społecznych takich. I to i o to mi chodziło, i o to mi chodziło. Dlatego bardzo chętnie do takiej współpracy zapraszam, ale także zapraszam do, do tego, żeby tu przychodzić. To jest teatr, gdzie można przyjść sobie wcześniej, gdzieś sobie obiad, bo mamy własną restaurację. Wielu ludzi z tego korzysta gdzie można sobie zrobić swoje urodziny czy coś, przyjść na spektakl, a potem zostać po spektaklu. Też nam się to często zdarza, że kilkadziesiąt osób zostaje sobie po spektaklu i sobie ucztują, prawda. Najpierw się pobawili na spektaklu, a potem ucztują. Mamy, jeżeli chodzi o repertuar, bardzo szeroki repertuar, od spektakli dla małych, dla małych dzieci, tak zwana mała kamienica, spektakle dla młodzieży, jak wspomniane dzieci z Worcazo, czy właśnie, czy Ania z Zielonego Wzgórza, czy tytuł Stromek i Atomek. Takie różne mamy. Dla małych dzieci tam masę tytułów jest. No i dla dorosłych. Mamy bardzo wielką, dużą ofertę dla dorosłych. I, i komedii, i sztuk poważniejszych, i, i takich na małych scenach, nawet scen, takich rzeczy kabaretowych. Także to jest teatr o bardzo wszechstronnych, takich wszechstronnym wachlarzu propozycji dla, dla, dla widza. I tutaj każdy z widzów znajdzie tutaj i dla siebie coś fajnego, a jeszcze mamy coś takiego, co ludzie podkreślają, że taką domową atmosferę, że nie ma tego dystansu, jaki bardzo często bywa pomiędzy teatrem a widzami. Tu, tak, oni sobie tak sobie tutaj są wchłonięci i rzeczywiście bardzo ładnie tutaj ludzie... Bardzo ładne mamy takie i wpisy i listy nam przesyłają ludzie i przychodzą po raz kolejny, przeprowadzają swoje rodziny, znajomych. To jest o to mi chodziło, żeby to było takie miejsce służebne. Tak jak ksiądz Jerzy mówił, Emilian, trzeba służyć. No i ja tak próbuję służyć.